Biletomat nie działa, co oznacza, że znajduje się na peronie, który jeszcze cały czas nie funkcjonuje. Tor obok niego jest aktualnie budowany. Tor obok jest aktualnie użytkowanym ruchem, bezpośrednio do Grodziska Mazowieckiego. A ja znajduję się w Grodzisk Mazowiecki Piaskowa. Przystanek kolejowy już jest, dwa perony są, dwie wiaty nowe są i ogólnie wszystko w tym miejscu już właściwie jest. To co tutaj zostało jeszcze do budowy? O tym w dzisiejszym filmie i zobaczymy, jak ta cała inwestycja zmierza ku końcowi. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czemu wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z budowy drugiego toru Wukatki do Grodziska Mazowieckiego. Właśnie tutaj też się znajdujemy. Jak widzicie, mamy panoramę na ładny Grodzisk Mazowiecki z tej perspektywy. Natomiast w samym Grodzisku Mazowieckim jest aktualnie budowa Wukatki. Tutaj się to mocno pozmieniało. I w sumie opowiem Wam o tym w dzisiejszym filmie, bo Grodzisk Mazowiecki i Radońska, stacja krańcowa, zmieniła się nie do poznania. Pierwotnie było tutaj nawet pętla do zawracania pociągów. Kiedyś pociągi stąd dalej jechały do stacji kolejowej PKP. Były też plany, żeby dalej Wukatka pojechała prosto. A teraz skończy się tutaj trasa na dwóch nowych peronach i pojawiły się dwa nowe tory odstawcze w tymże miejscu. Tory odstawcze są po to, właśnie do nimi lecimy, aby pociągi pomiędzy szczytami mogły tutaj być odstawione, a w godzinach szczytu po prostu wyjechać i wzmocnić ruch liniowy. Żeby nie było potrzeby po prostu wjeżdżania na samą stację techniczną, która się znajduje tutaj patrząc po lewej stronie. Na nią wjazdy i rozjazdy są stade niepozmienione, w związku z tym, że po prostu nie dałoby się tego zrobić z utrzymaniem ruchu, mniej więcej tutaj bez dużych problemów. Natomiast sama stacja zmieniła się nie do poznania. Układ torowy całkowicie się tutaj zmienił. No, oczywiście głównym aspektem jest to, że można tutaj wjechać po dwóch torach, jak i również to, że tutaj są teraz dwa perony, jeden peron boczny, jeden peron wyspowe, trzy krawędzie peronowe, trzy tory, z których mogą wsiadać pasażerowie, jak i również nowy budynek dworcowy po tej stronie. Nowy budynek został wyremontowany i to właściwie najważniejsze z rzeczy, jakie się tutaj jeszcze realizują. Od ładnych już kilku miesięcy pociągi jeżdżą po nowym drugim torze i są tutaj oddane do użytku obydwa te dwa nowe perony, więc właściwie tutaj się dużo już nie dzieje. Odpowiadając na pytanie, czy wzdłuż Wukatki powstanie jakaś nowa droga rowerowa, Wukatka nic nie planuje, więc tutaj w tym aspekcie się nic nie dzieje. Tutaj również chodnika nie będzie, ale ma się jeszcze pojawić nowy parking rowerowy, właśnie tak jak teraz lecimy w tym miejscu. Ma się to wszystko pojawić. Na razie jeszcze nic się nie zaczęło, ale miejmy nadzieję, że się długo rozpocznie. I Wukatki oczywiście tutaj dojeżdżają na spokojnie po jednym torze, nowym, ale jeszcze. Tymczasem dolatujemy do kolejnego przystanku kolejowego, czyli Grodzisk Mazowiecki i Jordanowicy. Pierwotnie przez ostatni rok mniej więcej dojeżdżały tylko i wyłącznie pociągi tutaj, w związku z budową nowego toru. Teraz nowy tor, po nowym torze jeżdżą już pociągi, a stary został całkowicie wyburzony i postawiony w nowej geometrii i po nowemu. Bo to nie tylko i wyłącznie budowa drugiego toru, to również przebudowa całego układu torowego od Grodziska Mazowieckiego Radońska do Podkowy Leśnej Głównej, nawet z tam jakimiś małymi zmianami na peronie w Głównej Podkowie. Natomiast co ważne, to również przebudowa starego toru. Całkowicie on się zmienił, jest całkowicie nowy, nic ze starej infrastruktury, chyba tutaj już nic nie pozostało właściwie. W sumie jak się patrzy wzdłuż nowej linii kolejowej Wukatki, to właściwie tak jak powiedziałem, to jest nowa linia Wukatki, a nie stara, odrestaurowana. To po prostu wszystko jest po nowemu zrobione i bardzo dobrze Wukatka inwestuje w nowości. Oczywiście sam nowy przystanek w tym miejscu ma już nowe wiaty, właściwie wszystko tutaj jest gotowe, ostatnie prace są teraz przy wykańczaniu, tory są podbite, jest cała sieć trakcyjna na właściwie całej nowej inwestycji, tutaj się już nic nie dzieje. Są oczywiście ostatnie prace realizowane, jak widzicie, przy tym przystanku kolejowym, przy tym peronie, który jest jeszcze aktualnie nieużytkowany. No i nie mamy oczywiście na żadnym przystanku nowym jeszcze zamontowanych tablic informacyjnych, elektronicznych z odjazdami pociągów. To jest minus, bo aktualnie trzeba po tym papierowym rozkładzie jazdy szukać, bądź oczywiście z jakichś innych aplikacji w telefonie korzystać. Co jest oczywiście niewygodne, byłoby lepiej, gdyby po prostu, tak jak przy tramwajach i na innych stacjach kolejowych i przystankach Wukatki, były po prostu te tablice elektroniczne.
elektroniczne. One pierwotnie były poustawiane w różnych miejscach kontach dookoła całej inwestycji, teraz wszystkie zniknęły. Najprawdopodobniej niedługo, biorąc pod uwagę, że inwestycja się kończy, się pojawią ponownie i będzie można z nich korzystać i obserwować. Pytanie tylko łączy, czy to będą te stare telewizory, czy może jakiś nowy system informacji. No, zobaczymy jeszcze. Natomiast tutaj kolejny przystanek kolejowy, tak samo jak poprzedni, mniej więcej w całości jest gotowy. Już właściwie się nic nie dzieje. Akurat na tym to faktycznie się nic nie dzieje. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych prac, żadnych specjalnych maszyn. Brakuje też chodnika po tej stronie, po lewej teraz, bo tam ludzie przechodzą po prostu, schodząc z krawędzi peronowej i idą sobie dalej na piechotę. No jest dużo zawsze takich aspektów, że przydałyby się chodniki czy ścieżki oznakowane dookoła linii kolejowych, aby piesi mogli sobie chodzić i dochodzić też wygodniej pasażerowie. Niestety tego typu inwestycje zazwyczaj nie są realizowane, a Bogatka zazwyczaj też nie chce po prostu budować niepotrzebnej infrastruktury za swoje własne pieniądze, dlatego też droga rowerowa wzdłuż całej infrastruktury nie powstaje. Choć były takie wcześniej opinie mieszkańców, że może by to się przydało, bo to była ładna manowlicza linia dla rowerzystów wzdłuż linii kolejowej Bogatki, niestety na razie to nie powstaje. Kolejny przystanek kolejowy to jest oczywiście Okrężna. Ostatni przystanek kolejowy w Grodzisku Mazowieckim. Tu faktycznie jeszcze trwają prace przy wejściach właściwie. Przejazd kolejowy też już jest mniej więcej całkowicie gotowy, choć jeszcze oczywiście same sygnalizatory przy przejeździe nie są jeszcze odfoliowane. One są cały czas zafoliowane i tak mniej więcej wygląda sytuacja na wszystkich nowych przejazdach kolejowych. Płyta peronowa tutaj na tym peronie jest już pozbawiona starych słupów odcinekcyjnej. Pierwotnie tutaj one były tak mniej więcej wychodziły po środku. One zostały zdemontowane już ładne kilka, w ostatnim filmie już ich nie było. No i mniej więcej prac tutaj się nie dzieje od tamtego czasu. Na peronie, który jest nieużytkowany, oczywiście nie ma żadnych informacji w gablotach. Jak widzicie, gabloty są puste. Na drugim peronie oczywiście wszystkie informacje są. Biletomat jest na tym peronie, który jest aktualnie nieużytkowany. I tutaj po drugiej stronie widzimy nową wiatę i oczywiście gabloty z rozkładem jazdy i innymi informacjami, jak pewnie regulamin przystanku kolejowego w tymże miejscu. Tu dalej widzimy maszynę, jeden z pojazdów technicznych wykonawcy, którym oczywiście się przemieszcza i wykonuje jakieś kolejne prace przy samej tejże inwestycji, więc faktycznie tutaj się jeszcze trochę dzieje. Lecimy dalej, już wylecieliśmy z Grodziska Mazowieckiego, jeżeli chodzi o przystanki kolejowe, do mojej ulubionej nazwy przystanku kolejowego na Wokadce lecimy, czyli oczywiście Brzuski. Brzuski w tym miejscu się znajdują, tu też dużo się już właściwie nie zmienia do ostatniego czasu. No chyba można powiedzieć to, że tylko wyświetla tam nie ma z tyłu poustawionego. Natomiast sam przejazd kolejowy jest nowy, tory są nowe, podbite, sieć trakcyjna wszędzie jest, mamy nowe perony z ławkami, śmietnikami, no jak widzicie jeszcze jakieś ostatnie prace są realizowane tutaj przy ustawianiu ławek czy śmietników. Tak jak mówię, teraz elementy małej architektury tylko i wyłącznie są już ustawiane na tej nowej linii Wukatki, bo sama inwestycja ma się zakończyć do końca tego roku. Później już nic właściwie nie będzie się tutaj działo, bo inwestycja się właśnie kończy na koniec tego roku, natomiast same obydwa tory miały być oddane do użytku do końca tych wakacji, przynajmniej wedle pierwotnych zapowiedzi. Niestety, jak widzimy, to się nie udało. Po dwóch latach pociągi teraz nie jeżdżą. Czemu miało być to oddane do użytku teraz? Tak, aby nie było utrudnień na jednym i drugim krańcu Wukatki, czyli i w Warszawie, i w Grodzisku Mazowieckim. Niestety się nie udało i pociągi jeżdżą w kursach skróconych i tylko i wyłącznie do zachodniej nie dojeżdżałem, tylko do Dodona i tutaj do Grodziska Mazowieckiego. Też po dwóch torach pociągi jeszcze nie jeżdżą. Kolejny przystanek kolejowy Kazimierówka to jest jeden z przykładów, że nie tylko i wyłącznie same przystanki kolejowe i linia kolejowa jest przebudowana, również infrastruktura towarzysząca w postaci przejazdów kolejowych i dróg w okolicy. Tutaj obydwa przystanki i obydwa perony mniej więcej są już od dłuższego czasu ustawione tak, jak powinny być w miejscach docelowych. Natomiast same pozostałe elementy, takie jak przejazd kolejowy, to jest coś, co teraz się faktycznie dzieje. Natomiast zanim tego dojdziemy, zerknijmy sobie na panoramę od tej strony na linię kolejową. To jest jedna z moich ulubionych panoram na nową linię kolejową Wukatki w tym miejscu. Po prostu bardzo ładnie to wygląda, jak się ciągnie ta linia kolejowa aż po sam horyzont. Nieprawdaż? Taka prosta, jak w twarz strzelił. Dobrze, wróćmy sobie na ziemię i zerknijmy sobie, jak tutaj to dzieje się w Kazimierówce. Jak widzicie, mamy tutaj pracę przy przejeździe kolejowym. Przejście dla pieszych tymczasowe było wyznaczone. Miałem okazję dzięki niemu też po prostu tędy się przedostać na drugą stronę. Samochody musiały jeździć mocno dużymi objazdami. Jak widzimy, pierwsza warstwa asfaltu tutaj była realizowana. Teraz, znając życie, już wszystkie prace się raczej zakończyły. No i nowy przejazd kolejowy również z nowymi elementami na podkładach są zamontowane, te okładziny, które tutaj widzimy, więc na spokojnie pojazdy będą mogły się przemieszczać z sensowną prędkością. Same rogatki są też już, znaczy
w sumie tak patrzę teraz na tych ujęciach, nie, rogatek jeszcze nie mamy ustawionych, czyli one się jeszcze będą pojawić, czyli oczywiście sygnalizatorów dla użytkowników dróg, żeby wiedzieli, czy pociąg jedzie, czy nie jedzie. Tego w tym miejscu jeszcze nie mamy zamontowanego. Oczywiście, jak na większości przejazdów kolejowych z WKT-ką, nie ma zamontowanych szlabanów. Z tego co pamiętam, chyba jest jeden albo dwa przejazdy kolejowe na całej linii WKD ze szlabanami. Dużo ich nie ma, no bo po prostu też WKT-ki to trochę są inną koleją, to jest lekka kolej, jak to niektórzy mówią. To jest taki tramwaj, który się zmienił w pociąg. No, coś w tym jest w sumie, bo kiedyś WKT-ka jeszcze pierwotnie mogła faktycznie, jeździła właściwie po torach tramwajowych w Warszawie. Z ostrymi zakrętami, czy to w Warszawie, czy to również w Grodzisku Mazowieckim, jakieś jeździło do PKP. Tymczasem wracamy sobie na ziemię i widzimy już pierwszy przystanek kolejowy, nowy, czyli oczywiście Podkowa Leśna Zachodnia. W tym miejscu obydwa perony są mniej więcej całkowicie gotowe, ale pociągi cały czas nie jeżdżą do Milanówka. No i to jest oczywiście jeden z aspektów negatywnych, jeżeli chodzi o całą inwestycję, że cały czas to nie zostało jeszcze tutaj w tym miejscu ukończone. Za chwilę wam wytłumaczę ponownie, bo już w ostatnim filmie mówiłem, czemu cały czas pociągi do Milanówka nie jeżdżą zbytnio, ale zanim do tego dojdziemy, zerknijmy sobie jeszcze ładnie tutaj na te obydwa perony. Perony się tutaj zmieniły, bo tutaj już pierwotnie były dwa tory. Pierwotnie perony jeden był ten po prawej stronie tor, peron tutaj był faktycznie w tym miejscu, ten po lewej był po drugiej stronie skrzyżowania z przejazdem kolejowym. No i na koniec dolećmy tutaj już do faktycznie Podkowy Leśnej Głównej. Tutaj mamy podobnie to wyglądające, jeżeli chodzi o układ torowy. Tu się właściwie nic nie zmieniło, chociaż są teraz dwa tonowe tory, nie dwukierunkowe, tylko jednokierunkowe. No i na samej Podkowie Leśnej Głównej pojawiła się nowa jedna wiata na peronie w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Ta z tych nowych drewnianych. Teraz opowiem wam, czemu pociągi nie jeżdżą do Milanówka, bo zawsze się mnie to o to pytacie. Z moich teorii i informacji wynika to, że aktualnie pociągi nie jeżdżą, po pierwsze z dwóch aspektów. Dla wykonawcy jest to łatwiej, bo w tym miejscu, na tamtym torze teraz ustawiamy swoje maszyny, różnego rodzaju pojazdy, żeby po prostu nie ustawiać ich na aktualnie oddanym do użytku torze. Więc tam część tych pojazdów jest schowana, o czym mi piszecie wielokrotnie już w komentarzach pod odcinkami z WKT-ki. To jest jeden z aspektów. Natomiast drugi z aspektów to jest to, że tu się dosyć mocno zmienił układ torowy. Pierwotnie w tym miejscu były już dwa tory, z tym, że obydwa tory były dwukierunkowe. Tor prawy skręcał do Milanówka, tor lewy jechał do Grodziska Mazowieckiego. Co oznacza, że już tutaj wcześniej były dwa tory, a teraz to całkowicie inaczej wygląda. Teraz do Podkowy Leśnej Zachodniej są dwa tory, ale jednokierunkowe i w zachodniej są to zjazdy, aby pociągi skręciły do Milanówka. Natomiast co ważne, jeżeli teraz pociągi miałyby pojechać do Milanówka, to raczej by nie mogły pojechać w tym samym czasie pociągi do Grodziska Mazowieckiego, bo na jednym torze musiałyby być dwa pociągi w obydwu kierunkach jeżdżące. Mogłyby po prostu tutaj dojść do jakiegoś wydarzenia nieprzyjemnego, czy wypadku. Pociągi dwa wjeżdżające w siebie na WKC, tego nie chcielibyśmy chyba, żeby coś takiego się tutaj wydarzyło. A tego też moim zdaniem po prostu to jest aktualnie niemożliwe do zrealizowania, do momentu, kiedy nie będą oddane do użytku dwa nowe tory, żeby po prostu pociągi dwa niezależne jeździły na nawet tym krótkim odcinku pomiędzy Podkową Leśną Zachodnią, a Podkową Leśną Główną w dwóch różnych kierunkach, na dwóch różnych relacjach. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie też więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny smaczek. Kolejny film z WKT-ki będzie albo za miesiąc, albo za dwa miesiące. I oczywiście już niedługo, właściwie pewnie w przeciągu najbliższych tygodni, będzie oddany do użytku nowy, drugi tor WKD. Właściwie nowy, stary tor WKD. Może po prostu po ludzku będą dwa tory do Grodziska Mazowieckiego na linii kolejowej WKD. Prace oczywiście się jeszcze wtedy nie zakończą, będą jeszcze realizowane ostatnie prace przy całej linii kolejowej, bo prace mają się wszystkie zakończyć z wszystkich elementów i wszystkich aspektów do końca tego roku. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Pozdrawiam wspierających, których możecie zobaczyć na ekranie końcowym. Cześć!